Pojedynek Radomiaka z Wartą był rozgrywany w gęstej mgle, a widoczność była dość mocno ograniczona i piłkarze gospodarzy w pierwszej połowie wyglądali niczym dzieci we mgle i podarowali sporo prezentów rywalom. Jednym z nich był kuriozalny gol samobójczy bramkarza zielonych Gabriela Kobelaka. Do przerwy było 0-2, bo bramkę zdobył jeszcze Luis Miguel. Byliśmy bardzo wolni, graliśmy bardzo dużo piłek do bramkarza, nie przyspieszaliśmy gry. A do tego doszły jeszcze prezenty, można powiedzieć. Trzy bramki, może dwie na pewno. Dwie na pewno prezenty, jeszcze nie ma Mikołaja, a my już te prezenty rozdajemy bardzo łatwo, można powiedzieć. I bez sytuacji, które gdzieś Warta robiła, to my żeśmy im zrobili te sytuacje i te bramki, to praktycznie po naszych głupich zagraniach. W drugiej części spotkania Radomiak wyglądał już lepiej, po golach Luisa Machado i Filipa Nascimento doprowadził do remisu. Jednak tuż po drugim trafieniu Radomian, Warta odpowiedziała swoim trzecim golem. Do siatki trafił Adam Zrelak i goście prowadzili 3-2. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Bardzo dobra reakcja w drugiej połowie. Kompletnie odmieniony zespół z charakterem, z tym, co mieliśmy sobie od pierwszej połowy założyli i mieli robić, to dopiero tylko w drugiej połowie zaczęliśmy po mocnej rozmowie w przerwie. Zespół wyszedł z charakterem, z tym, co miał wypełnić i było widać, że to jest kompletnie inna drużyna. Po 15 kolejkach PKO Ekstraklasy Radomiak jest na 10. miejscu z dorobkiem 20 punktów.